Helmatella obiło wam się kiedyś o uszy, bo facet tak wspaniale strzelał, że trafił w jabłko strzałą z kuszy. Nie w tym jednak, że jego sławy najistotniejsza tkwi przyczyna, lecz w tym, że jabłko to ustawił na głowie swego syna. Wilhelm Tell, Wilhelm Tell, dzielny Wilhelm Tell, to był facet, który ponoć zawsze trafiał w cel. Wilhelm Tell, Wilhelm Tell, Wilhelm Tell, bardzo przydałby się u nas w PR. No nie mogłem zaśpiewać, więc tak jakieś nieszczere robiłem jodłowanie, fałszywe mocno, żeby było wiadomo, że to nie tak ma być, ale gramy dalej. Problemów moc ów strzał rozwiązał, stąd wyrażenie problem z głowy. Szwajcaria zaś jest dzisiaj wolna i fest ma dochód narodowy. I tutaj czas na analogię, bo zważcie panie i panowie, że u nas wszak nie jeden problem też postawiony jest na głowie. Wilhelm Tell, Wilhelm Tell, dzielny Wilhelm Tell, to był facet, który ponoć zawsze trafiał w cel. Wilhelm Tell, Wilhelm Tell, Wilhelm Tell, bardzo przydałby się u nas w PRL. No i proszę bardzo, tyle się pozmieniało, a cyrk w zasadzie ten sam. Jasna więc dla nas stąd nauka, jest wszakże pewna niewygoda, bo trafić w problem to nie sztuka. Tylko że syna trochę szkoda. Gdyby ktoś jednak przejść do czynów chciał, mimo obiektywnych przyczyn, znam u nas paru takich synów, na których można by poćwiczyć. Wilhelm Tell, Wilhelm Tell,